Widzę, że jest dużo przyjaciół, przyjaciół festiwalu Krystyny Jamroz i chciałbym teraz zaprosić pana burmistrza Waldemara Sikorę na scenę. Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam w tym naszym przepięknym parku zdrojowym i przy wyjątkowym miejscu, jakim jest Muszla Koncertowa. Witam bardzo Państwa serdecznie, dlatego że rozpoczynamy kolejny dzień trwającego Międzynarodowego Festiwalu imienia Krystyny Jamroz, który od soboty w Busku trwa i który od soboty coraz bardziej rozpieszcza szczególnie nas, tych, którzy uczestniczą w jej koncertach. Dzisiejszy koncert, który rozpoczęła nasza orkiestra zdrojowa, jak Państwo zauważyli, trochę w innym składzie. Tak jak zmienia się nasze Busko, nasze uzdrowisko, tak również się zmieniła w części nasza orkiestra zdrojowa. Dlatego miło mi poinformować Państwa, że ta orkiestra, którą Państwo widzicie, w dużo powiększonym składzie będzie towarzyszyła również przez kolejne lata funkcjonowania jej i dawania koncertów dla Państwa, jako gości uzdrowiskowych, dla mieszkańców naszej gminy i wszystkich, którzy będą w tym czasie przebywać w Busku Zdroju. Orkiestrze teraz przewodniczy jej kierownik, pan Paweł Korepta, który Państwo mieliście okazję, możliwość poznania, który zapowiadał tutaj występ całej orkiestry. Witamy bardzo serdecznie. Z tego, co zadeklarował, powiedział, że będzie na tyle wspólnie z wszystkimi członkami orkiestry się angażował, żeby wszystkich Państwa zadowolić, a najważniejsze, żeby sprawić taką dużą radość i przyjemność, aby Państwo pamiętali, że w Busku Zdroju orkiestra jest wyjątkowa. Dlatego życzymy panu kierownikowi i wszystkim członkom orkiestry tego zapału, ale przede wszystkim tej radości również z wykonywania i służenia tutaj nam wszystkim, którzy będą słuchać Państwa utworu. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym tutaj wyjątkowo powitać osoby, które są wśród gości, ale przede wszystkim wśród uczestników dzisiejszego koncertu. Jest z nami mąż pani Krystyny Jamroz, pan Sergiusz Mikulicz. Witamy panie Sergiuszu. Jest również z nami córka pani Krystyny Jamroz, Krystyna Kuźniak. Witamy serdecznie. A także zięć pani Krystyny, pan Henryk Kuźniak. Witamy Henryku. I serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy poświęciliście ten czas, aby po wyjątkowym dla Was dniu chyba wynikającym z tych czynności związanych z zabiegami i po smacznym obiedzie spędzić przyjemnie to popołudnie. Jeszcze raz zapraszam serdecznie do wysłuchania koncertu naszej Orkiestry Zdrojowej w nowym składzie. Zapraszam. Nasza orkiestra będzie połączeniem tradycji i muzyki nowej. Chciałbym zaprezentować wspólnie z moimi przyjaciółmi, moimi członkami orkiestry utwór, który pochodzi z lat 30. ubiegłego wieku, tak aby zaprezentować Państwu brzmienie tych orkiestr, które były popularne właśnie w latach 20., w latach 30., jak one brzmiały. Zwróćcie przy tym Państwo uwagę na właśnie taki potrójny skład orkiestry. To smyczki, to instrumenty dęte i sekcja rytmiczna, czyli kontrabas, perkusja i fortepian.
te elementy zespołu dają aranżerom czy kompozytorom bardzo dużo możliwości. I za chwilę właśnie chciałbym zaprezentować wiązankę melodii z lat 30. Niektóre z tych melodii rozpoznacie Państwo ze starych filmów. Będą to walce, fokstroty, tanga, takie jakie królowały w okresie międzywojennym. Wiązanka nosi tytuł Melodie w dur i w mol. Helmut Ritter opracował ten utwór. Buzka Orkiestra Zdrojowa.